Dzień dobry, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Jesteśmy w stałym składzie, czyli jak zwykle za kamerą stoi Grzegorz, a właściwie obok. Dzień dobry, jestem Grzegorz, od 2 dni stoję za kamerą. I od 14 dni nie pijesz. Oczywiście nie bez przerwy. No przecież. Pomyśleliśmy sobie, że po pierwsze na naszym kanale zdecydowanie za mało jest recenzji książek, takich naszych branżowych książek. Po drugie, pomyśleliśmy sobie, że to jest bardzo fajny rok, żeby tą recenzję nakręcić, ponieważ właśnie mija 30 lat od napisania w zasadzie chyba bushcraftowej Biblii, więc ten film będzie mówił o bushcrafcie Morsakowańskiego. Zapraszamy. Zdecydowanie za mało jest recenzji książek. Tak myślę. Parę razy żeście się dopominali, ktoś tam mi pisał wiadomości, coś tam, róbcie więcej książek. Biblioteczkę mamy dosyć zasobną, jeżeli chodzi o książki z branży bushcraftowej, survivalowej, turystycznej, poradnikowej, więc spokojnie możemy to robić. Mamy materiału pewnie na... Wypadałoby, żeby, kurczę, jedną z pierwszych recenzji była recenzja faktycznie bushcraftowej Biblii, czyli książki napisanej przez Morsa Kochańskiego. Dla tych, którzy dopiero zaczynają się interesować albo którzy nie znają, powiem. Mors Kochański, właściwie z polskimi korzeniami, ponieważ Mors Kochański jest rocznik 1940. Właściwie nie powinien mieć na imię Mors, tylko Morris. Tylko, że mama miała polski akcent i źle zapisali. To prawda, poważnie, sprawdźcie. Jego rodzice wyjechali w 1938, ojciec był wojskowym, walczył w I wojnie światowej u nas w Polsce. Mors, legenda bushcraftu. Ikona, bożyszcze wszystkich bushcrafterów. W tej chwili już dziadek ma 78 lat. Ale równo 30 lat temu powstała ta książka. Ona na początku nazywała się Northern Bushcraft. Po 10 latach została zmieniona nazwa na Bushcraft. Czyli w 98 roku, bo w 88 została wydana po raz pierwszy. Jeden jedyny zasadniczy minus, o którym muszę wam powiedzieć zaraz na początku, to taki, że nie ma polskiej wersji językowej. Więc tutaj największą barierą, choć tak naprawdę chyba teraz coraz więcej ludzi już przynajmniej komunikatywnie zna angielski. Ona nie jest napisana jakimś takim językiem, z którym znając angielski troszkę nie można sobie poradzić. Spoko, idzie ją przejść dosyć łatwo, nie ma takiego jakiegoś super trudnego języka technicznego i tak dalej. W każdym razie polskiej wersji nie ma. Fajnie by było, gdyby powstała. Nie wiem, może nawet warto by było zapytać. Jego szkoła Karamat, oni mają nawet chyba kanał na YouTubie Karamat Wilderness Ways, czy Wilderness Ways, więc no, można sobie spojrzeć. Super, super sprawa, naprawdę. Sam szanuję, teraz mam troszkę mniej czasu, ale kurczę, kiedyś oglądałem po prostu namiętnie, godzinami. Polecamy odcinek o tym, czym jest bushcraft. Tak. A tutaj nadaremno będziecie szukać definicji bushcraftu. To dla tych wszystkich, którzy uwielbiają definicje, dla których definicje są najważniejsze na świecie, obawiam się, że tutaj definicji bushcraftu nie znajdziecie. Ale powiem wam, co w tej książce znajdziecie, bo faktycznie, jeżeli język angielski nie jest problemem, to jest jedna z pierwszych rzeczy, w które powinniście zaopatrzyć. Tak, to prawda. Wpływa bardzo znacząco na życie każdego początkującego bushcraftera, survivalowca i tak dalej. Przeczytam wam spis treści, bo... A, najpierw powiem, że Mors Kochański zadedykował tą książkę żonie, bo to ważne, Dianie, czy Dianie. Nie znajdziecie tutaj definicji bushcraftu, niestety, więc tym wszystkim, którym na tym bardzo zależy, może nie powinni tego czytać. Poza tym ich życie może się strasznie i diametralnie zmienić po przeczytaniu tej książki. I tych wszystkich odsyłamy do Wikipedii. Do Wikipedii, tak, na Wikipedii jest definicji oporowo. Pierwszy rozdział jest poświęcony ogniu. Przygotowaniu ognia, przygotowaniu ogniska, rozpałek, sposobów niecenia ognia i tak dalej, więc no jednej z podstawowych takich umiejętności, czy bushcraftera, czy survivalowca, czy w ogóle, nie? Drugi rozdział, co może się też nie spodobać niektórym, jest cały poświęcony pracy siekierą, bo Mors Kochański uważa, że obsługa siekiery i siekiera w ogóle to jedno z podstawowych narzędzi bushcraftera. Można też sobie spojrzeć, co też jest dosyć warte, a może też nawet kiedyś zrobimy o tym film,
odnośnie noża do bushcraftu, używania noża do bushcraftu i batonowania nożem, co na ten temat sądzi Morskochański. Ja postaram się w linkach pod filmem, jeżeli sobie zajrzycie, podlinkować te filmy, o których mówię, bo po prostu warto go zasubskrybować, warto to oglądać. To jest kopalnia wiedzy, kurczę, nie do przecenienia, przysięgam. Tak, drugi rozdział jest o Axecraft, to się nazywa, czyli właśnie całe rzemiosło związane z siekierą. Obsługa siekiery, jak wybrać, jak spuszczać drzewa. Spuszczać drzewa się mówi, nie? Tak. W takim tym drwalskim tym slangu, nie? No. Trzeci rozdział jest poświęcony nożom. Jest knifecraft, czyli jest wszystko o bushknife, czyli o nożu do bushcraftu, o używaniu, o wyborze i tak dalej, więc całkiem sporo czasu poświęcił Morskochański opisom sprzętu, ale też bardzo dużo poświęcił przede wszystkim umiejętności obsługi tego sprzętu, umiejętnościom, więc to jest dobra, wyważona książka, ja ją czytałem. Nie wiem, ile razy, nie policzę. Zaglądam do niej wciąż i wciąż coś tam odnajduję albo nasuwają mi się jakieś inne wnioski niż miałem dotychczas, więc naprawdę, to nie jest książka do przeczytania na raz, to jest książka do mielenia wciąż i wciąż i wciąż, ale takiego ze zrozumieniem i z własną perspektywą na te rzeczy, o których pisze Morskochański. Kolejnym rozdziałem, który też nie przypadnie definicjonistom do gustu, jest Soulcraft, czyli wszystko odnośnie pił. Używanie pił, dobór piły dobrej do pracy w drewnie głównie i tak dalej, więc to też jest bardzo mądre. I takie ponadczasowe tam są rzeczy. Jest Soulcraft. Jest cały rozdział poświęcony linom, wiązaniu, węzłom i tak dalej, użytecznym na zewnątrz. W ogóle książka nazywa się Bushcraft, Outdoor Skills and Wilderness Survival. Czyli podtytuł właściwie brzmi umiejętności wykorzystywane na świeżym powietrzu i sztuka przetrwania w dziczy. Na pewno tak trzeba wziąć pod uwagę to, że tak pisana książka dosyć dawno nie obejmuje lidlówki i nowoczesnych. No tak, tak, to właśnie, bo tego typu książki w ogóle, tak samo poradniki jakiekolwiek, czy tak samo książki takie uczące czegoś, zawsze trzeba pamiętać, że wszystko się zmienia. Dochodzą nowe rzeczy, czasami dochodzą nowe metody i tak dalej, natomiast rdzeń jest zawsze niezmienny, tym bardziej jeżeli mówimy o sztuce, która nie zmieniała się od lat i która wykorzystuje gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu umiejętności prymitywne czy starodawne, jak zwał, tak zwał. Dobra, mówiłem o linach, o wiązaniu, o węzłach i tak dalej. Następny rozdział jest Sheltercraft, czyli wszystko. Pomysły na schronienia, wykorzystanie schronień naturalnych, budowa schronień, typy schronień, naprawdę obszerny rozdział, z którego jeżeli przeczytacie, nauczycie się i zaczniecie myśleć po swojemu na te tematy, to jest, kurczę, to naprawdę, to będziecie dobrzy. Będziecie dobrzy szybciej niż wam się wydaje, bo zawsze jak człowiek się czymś interesuje i do czegoś ma pasję i zaczyna się tego uczyć, to przychodzi to dużo szybciej, dużo łatwiej i w ogóle takie mam zdanie. 5 rozdziałów następnych jest poświęconych drzewom różnym. Przygotowaniu narzędzi, przygotowaniu jakichś akcesoriów, pleceniu koszyków, naprawdę kupa wiadomości. Oczywiście Morskochański jako obywatel Kanady i mieszkaniec Kanady i człowiek, który spędził, kurczę, 3/4 życia gdzieś tam na północy Kanady, czasem opisuje, na przykład jeżeli chodzi o drzewa, opisuje gatunki, które u nas nie występują, ale nikt nikomu nie zabroni wiedzieć. Myślę, że to nic złego. Na końcu jest 2 rozdziały poświęcone są zwierzakom, które Morskochański chyba uważa za bardzo przydatne, wyjątkowo przydatne, jeżeli chodzi o taką egzystencję dłuższą w dziczy. Czyli jest rozdział o łosiu, łącznie ze skórowaniem i tak dalej, i jest rozdział o królikach. To jest naprawdę must have, jeżeli się chcecie tym zainteresować poważnie i naprawdę strasznie, strasznie, strasznie ubolewam nad tym, że nie ma polskiej wersji językowej w kraju, który liczy 38 milionów osób i w którym tyle tysięcy ludzi interesuje się to. Może to jest dobry pomysł dla Rufusa ze Starego Wspaniałego Świata, może warto byłoby pogadać z Morsem i namówić go, nie wiem, może to są jakieś względy finansowe, coś tam, może być problem, nie wiem. Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że wkrótce uda się. Może sam napiszę do Morsa Kochańskiego, zapytam, jak by to musiało wyglądać. Znaczy do Morsa Kochańskiego, nie, do wydawcy czy do kogoś tam. Ale można się spróbować dowiedzieć. Powiem o koszcie, bo niestety książki anglojęzyczne są u nas drogie. Ja ją zamawiałem chyba, kurczę, za jakieś 80 parę złotych plus przesyłka z Anglii, więc ona wyszła tam około 110 zł, więc jak na książkę
tanio, drogo, nie wiem. Moim zdaniem to jest pozycja bezcenna, więc ciężko mówić w ogóle tutaj o wartości przeliczanej w pieniądzach, w dolarach czy w euro, bo to, co z niej wyciągniecie, jeżeli umiecie czytać ze zrozumieniem, to jest coś, co jest warte nie wiem ile tysięcy dolarów. Nie? A patrzyłeś, tak, czy jest dostępna w wersji elektronicznej? Nie patrzyłem, bo ja nie lubię wersji elektronicznych. Nie wiem, czy jest e-book. Nie wiem. Tak naprawdę. Może jest. Nie sprawdzałem, bo mówię, nie jestem ten. Jestem za stary, nie jestem z pokolenia e-booków, jestem z pokolenia tego. Jeżeli macie możliwość, jeżeli język angielski nie jest problemem, to powinniście gnać do księgarni. Ja zamówiłem z eBaya. Tak, znajdziecie. Wygooglacie, znajdziecie na 100%. Także reasumując, definicji nie ma, ale jak sobie poczytacie, to może wam się nasunie własna. Tylko koniecznie próbujcie na siłę przekonywać do swojej definicji innych. Polecamy bardzo mocno. A następnym razem postaramy się zrecenzować coś po polsku. Jakąś książkę. Może Mirsa Bushcraft albo... Aha, ale Dave'a Bushcraft 101 i Advanced mam też po angielsku, bo też nie ma polskiej wersji. Możecie w komentarzu napisać, jaką chcielibyście książkę z naszej branży, którą właściwie mamy chyba większość, jaka została wydana, więc możecie śmiało sobie zażyczyć, jaką recenzję można wrzucić. Czy nad zakupem jakiej książki się zastanawiacie. O, sikorka. Ty wariatko. Się nic nie boją w ogóle te zwierzaki na tym kampie. Coraz są bardziej zuchwałe. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.